Witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy. Będzie to haul wyprzedażowy, więc z dużych przecen, ale będzie też kilka rzeczy, które kupiłam ekstra gdzie indziej, bo głównie są to rzeczy z Elki w Dobczycach, gdzie już wiele razy Was zapraszałam, więc się już dzisiaj nie będę powtarzać z relacjami. Relacja będzie na małych mediach. Tymczasem lecimy do tego, co tam kupiłam. I mierzymy i postaram się zrobić też dla Was dzisiaj jakieś fajne stylizacje, takie, które będą się wpisywały w nowe trendy. No i opowiem Wam o możliwościach stylizowania oczywiście tych rzeczy. Oczywiście będę Wam bardzo wdzięczna, jeśli polubicie filmik, a jeżeli będziecie chcieli oglądać kolejne programy, to zasubskrybujcie koniecznie kanał. Jest to bardzo ważne dla mojej pracy i dla rozszerzenia zasięgu. Witam Was po chorobie mojej, przez co nie było live'ów. Przepraszamy za to, ja oczywiście no, nie mogę nic na to prowadzić, że byłam chora, ale mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie szło dobrze, skończyły się ferie, skończyły się, miejmy nadzieję, zawirowania i będzie wszystko po staremu. Kochani, pokażę Wam zakupy i mierzymy. I teraz słuchajcie, zacznę od tego, co mam na sobie, często tak zaczynam, aczkolwiek nie zawsze. Kupiłam kombinezon, który jest głównie zrobiony z bawełny, ma tam około 70% bawełny, dodatek poliestru, ale jest to bardzo cienki, przyjemny materiał, jest trochę też elastanu w tym materiale, dlatego jest dość wygodny. No i zastanawiam się, czy sobie zostawić ten kombinezon, a chciałam zrobić Wam taki przegląd mały stylizacyjny z tym kombinezonem, no i zobaczcie. Oczywiście może on być noszony zupełnie nieformalnie, czyli na przykład z jakimiś trąbkami, czy z sandałami i zupełnie zwyczajnie związany paskiem, tak jak widzicie tam taką podstawową stylizację. Ten pas, bo ten kombinezon ma pasek. Jest to kombinezon marki Boli, słuchajcie. Ale nie boli, jest całkiem spoko. Jest bardzo wygodny, nigdzie nie boli. Ale bardzo mnie śmieszy nazwa tej firmy. Po polsku jest śmieszna, podejrzewam, że w języku oryginalnym, chociaż szczerze Wam powiem, że nie wiem, co to jest za język, pewnie nic takiego to nie znaczy. Jest pasek od tego. No i taki, jak widzicie, kombinezon, który trochę swoim krojem przypomina kombinezon roboczy, a nawet chyba trochę kolorystycznie nawiązuje, ale jest, ma ciekawy efekt przez to, że jest taki, to materiał, zobaczcie, pokażę Wam tutaj, taki przenikający się fiolet z niebieskim, jest to taka drobna kratka, ma takie trochę wrażenie opalizujące jakby. Ciekawy efekt kolorystyczny. No i dlatego można też do wielu rzeczy to nosić. Można nosić to na przykład do, mam tutaj taki trochę boho żakiet jedwabny, jedwabno-wiskozowy, który ma dwie strony. Ma granatową stronę i ma fioletową, taką fioletowawo-brązową stronę. Fajnie to wygląda moim zdaniem na obie strony. Może ta fioletowa jest trochę bardziej jednolita i taka uspokojona. No i ja tutaj przekornie to zestawiłam. Zestawiłam to z butami na obcasie, właśnie żeby przełamać konwencję tego kombinezonu, żeby nie robić takiej całkiem casualowej, codziennej stylizacji sportowej, tylko taką ciekawszą. Użyłam więc tam właśnie takie kitten heelsy, takie małe obcasiki fioletowe, jasne, tym razem, żeby się troszeczkę stopy przedłużyły przez to, że są dosyć jasne. No i to mi się podoba, właśnie fajnie wydłuża to też stopę i no, wygląda to moim zdaniem ok. I tutaj też mam takie naturalne perły rzeczne, słodkowodne, które też mają taki efekt opalizowania i wydaje mi się, że fajnie to trochę się tak właśnie też zlewa z tym kombinezonem. Spodobało mi się to właśnie, że troszkę tutaj takich kobiecych dodatków, żeby nie było to tak typowo roboczo właśnie. No i pomysł oczywiście też z ramoneską miałam. Ramoneska tutaj akurat bordowa, żeby też kolorystycznie nawiązać i też ją zostawiłam z tymi bucikami do czubka takimi. No i ostatnia stylowa to jest to, co mam na sobie, czyli właśnie przełamanie konwencji, zmiana paska i tutaj mam na sobie taki pasek od Marka Jacobsa, trochę w innych kolorach, ale podoba mi się połączenie brązu z fioletem, zawsze mi się podobały takie, robi się taka trochę jesienna paleta barw. Fiolet do mnie pasuje, więc nie przeszkadza mi to, że w dodatkach jest ten brąz. Ten pasek często stylizuję, bo on jest bardzo, bardzo fajny, jest w dobrym rozmiarze dla mnie. No i też ubrałam do tego kowbojki,
brązowe. Można by te kowbojki jeszcze też włożyć na wierzch, albo te spodnie podwinąć jako takie krótkie. Właśnie jeszcze fajniej moim zdaniem wyglądałyby te spodnie tak podwinięte. I do kowbojek, albo wsadzić je można też oczywiście do środka, ale na razie nie będę próbować. I na przykład do jakiejś brązowej torby albo plecaka wręcz takiego skórzanego. I na przykład do brązowej kurtki z zamszu. Też by fajnie to wyglądało na pewno. Może też spróbuję taką stylizację w przyszłości. Tymczasem jestem bardzo ciekawa Waszej opinii o tym kombinezonie. Ma dość ciekawy kolor. Ja bardzo lubię kombinezony. Wiem, że wiele osób ich nie lubi, bo z powodu rozbierania się w toalecie. No tak, nie zawsze jest to wygodne, nie w każdej sytuacji się włoży kombinezon, ale jeżeli jest w miarę okej toaleta i wszystko tam jest w miarę czyste, idziemy do miejsca, gdzie nie spotkają nas dziwne niespodzianki, no to myślę, że nie jest to aż tak straszny strój. W każdym razie dla mnie jest bardzo wygodny, jest komfortowy i lubię, po prostu dobrze się czuję w kombinezonach, mam kilka. No dobra, słuchajcie, tymczasem lecę dalej, idziemy teraz, pokażę Wam dodatki. Kupiłam bardzo piękną torbę i ta torba bardzo mi się podoba. Jest też w mojej palecie barw, ale nie wiem, czy jest dla mnie praktyczna. Wiecie co, ja oczywiście pracuję w szkole, natomiast ja często łączę, na przykład po szkole idę jeszcze na jakieś zakupy, idę do sklepu mojego i często muszę mieć wolne ręce do tych zajęć późniejszych. I bardziej chyba sprawdzają mi się plecaki, chociaż ta torba ma takie naprawdę porządnie zrobiona rzecz. Ma taki dodatkowy pasek, który można odpiąć oczywiście. I zobaczcie, to jest taka torba, oczywiście to nie jest żadna skóra krokodyla, tylko tłoczona, ale naturalna skóra Kajoki marka. Bordowy kolor skóry i patrzcie, naprawdę w fajnym stanie. Tu są takie małe ryski, ale myślę, że to jest powierzchowne. To nie jest porysowane, tylko na wierzchu jest coś, co na pewno wypastuje spokojnie do czysta. Nazwa torby jest też na zamku, słuchajcie. Tutaj jest srebrne. Te wykończenia są srebrne. Naprawdę super jest środek. Wsadziłam do niej teraz buty. Czyste są spokojnie. Też wyczyszczone już po zakupie. Które zaraz Wam pokażę. Bardzo czysty środek i naprawdę bardzo praktyczny środek. Słuchajcie, nawet laptop by tu wszedł i wszystko. Bardzo ładnie zrobione detale tej torby. Naprawdę śliczna torba ze skóry, takiej widać, że jakościowej, naturalnej. Z przegródkami, przegródki na zamek są w środku i torba się zapina też cała na zamek. Więc naprawdę bardzo, bardzo jakościowa, skórzana torba, elegancka. Jeżeli ktoś lubi takie kolory, tak jak ja, no to może to być właśnie taka elegancka torba bizneswoman albo kogoś, kto pracuje w taki sposób. Dwie pary butów teraz zobaczycie. Jedne są naprawdę mega i bardzo, bardzo super stanie. Właściwie mam wrażenie, że ktoś może ze dwa razy je włożył. Naklejka nawet tutaj plastikowa się jeszcze zachowała. Rozmiar 36, portugalskie buty marki Pavement. Całe ze skórki, piękne i teraz bardzo modne, w modnych teraz trendach. Na takim właśnie 1,5-centymetrowym obcasie, jeśli można to nazwać obcasem. Super, tutaj mają gumeczki, więc się dostosowują i no świetne są. Naprawdę są superowe, bardzo mi się udały te buty. Drugie przepiękne buty akurat były kupione w innym sklepie. I są naprawdę, słuchajcie, to nowe buty. Zastanawiam się, nie ma na tych butach, słuchajcie, tutaj na jednym bucie fleczka, więc na pewno fleczki są do wymiany. Natomiast buty całe są nowiutkie, patrzcie. Stuart Weltzmann, piękne buty złote z takimi ćwiekami w dwóch odcieniach metalu, srebrnymi i złotymi. Na obcasach, naprawdę przepiękne i one mają taką aksamitną skórę, naturalną, bo tu jest wszystko napisane na tej takiej od spodu, na podbiciu, metce. Jak widać w ogóle nieznoszone, więc one pewnie w ogóle nie były noszone. Są czyściusieńkie w środku, to też możecie bardzo łatwo zobaczyć. I one mają jakby taki złoty, kolor starego złota w panterkę, tylko to jest jakby pod światło to tylko widać, że to jest panterka. Mam nadzieję, że to uchwyci kamera. Przepiękne buty. Rozmiar 37, mój rozmiar to jest, tylko no właśnie, tutaj trzeba nabić fleczki. No, nabicie fleczków to nie jest duży koszt, ani duży problem. A, i one jeszcze
Słuchajcie, one nie mają srebrnych tych, tylko one mają takie diamentowe drzeciki. Wow! Piękne są, naprawdę są śliczne te buty i są bardzo wygodne. No nie licząc oczywiście fleczka. Nie da się na tym stać. Próbowałam, oczywiście mierzyłam je, tutaj zobaczycie, ale trzeba uważać jak się chodzi. Okej. Słuchajcie, no to były buty i torba. Teraz już będziemy lecieć do ciuszków. Kolejna rzecz to jeszcze będzie pasek. Kupiłam pasek w rozmiarze mniej więcej ML. Jest na mnie za duży i nie będę go przerabiać. To jest pasek vintage od, słuchajcie, Kirsten Schjølning, made in Denmark. Cały skórzany. Paseczek jest w jakby taką panterkę. Ma bardzo fajną klamrę. W bardzo dobrym stanie pasek, on jest taki lekko tutaj kolor wytarty, ale ogólnie pasek widać, że skórzany jest bardzo miękki, wszystko jest funkcjonalne, taki vintage pasek, ale bardzo, bardzo taki z charakterem, z super charakterem, zobaczycie go w stylówkach za chwilę, właśnie do butów, w tą ukrytą panterkę oraz do spódniczki. No i oczywiście ta spódniczka skórzana, kolejna, którą znalazłam ostatnio. Selected Femme Jeans. 38 jest to. Jest to 38. Ona jest taka minimalnie niższa na biodrach. Nie jest bardzo niska, ale jest niższa. Nie musi to być taki wysoki stan. Bardzo piękna, znowu mięciutka skóra. Tym razem właśnie w rozmiarze M. No i zrobiłam znowu stylówkę. Ala, słuchajcie, ta dziewczyna gangstera, czyli Mob Wife, z tym paskiem, z tymi butami i do tego ta spódnica skórzana. I tutaj zrobiłam z taką bluzką w złote, żeby nawiązać do butów, obcisłą taką bluzką z dekoltem. Wyszła taka stylówka na wampa, no ale tak, tak mi się skojarzyły te dodatki, no trudno. Jeszcze jedna stylówka jest alternatywna ze sweterkiem kaszmirowym i ten sweterek też jest przepasany paskiem, który muszę trochę tam podtrzymywać, ponieważ niestety, ale pasek jest rzeczywiście na mnie za duży i nie da się go zapiąć. O 2-3 dziurki nawet jest za duży. Także zrobiłam dla Was taką drapieżną stylówę. To teraz zobaczycie sweterki. Mam dwa sweterki tylko i kamizelkę. Tutaj jest rękodzielniczy sweterek w małym rozmiarze z alpaki. Tak wygląda. Niebieski sweterek krótki. To jest taki cropped sweter. Jest to na pewno alpaka, pokażę Wam z bliska. Bardzo lekki jest ten sweter. Piękny ma kolor. No niestety dla mnie ten sweter jest... ja mam za szerokie ramiona do tego swetra, bo on ma takie modne, obniżone ramiona. Fajnie, że jest krótki i ma ekstra kolor. Natomiast no nie mogę nosić takiego kroju, bo tutaj mamy dosyć grubą wełnę i przy tych obniżonych ramionach pogrubia ramiona po prostu ten sweter. To jest, słuchajcie, na kogoś drobnego, raczej małego sweterek, ale przemilutki. No, pokażę Wam po prostu tutaj ten sweterek przymierzony do spodni, do jakiegoś żakietu później. Zobaczcie, jak wygląda. Próbowałam do szerszych spodni, ale no właśnie za bardzo mnie to poszerza, więc lepiej do spodni takich, które uniwersalnie dobry krój mają, czyli właśnie takie flare na dole, troszkę rozszerzone, ale lekko wydłużające nogi i wtedy to tak bardzo nie razi, że ten sweter jest jednak w takim niedobrym dla mnie kroju. Natomiast sam w sobie jest super. Eska, słuchajcie. Zdecydowana S-ka, chyba że ktoś ma bardzo wąskie kobiece ramionka i biust, to może być też M-ka. No, no niestety nie dla mojej sylwetki. Moi drodzy, następny... Aha, jeszcze jeden sweter, który nie ma metki ze składem, ale jest to sweter z Massimo Dutti. Być może widzieliście u Massimo Dutti ten sweter. Wydaje mi się, że to jest, słuchajcie, bawełna z kaszmirem albo wełna z kaszmirem. Bardzo cieniutki sweter, taki bluzeczkowy. Właściwie jest to taka bluzeczka z wełny. Cieniutka, przyjemna, taka bardzo basicowa. I teraz, słuchajcie, z bardzo modnym typem dekoltu, bo dekolty łódeczkowe i takie schodzące na ramiona tutaj trochę są teraz na topie. Nie mówiłam o tym, ale no wszystkich trendów się nie dało poruszyć w jednym filmie. W każdym razie sweterek w super stanie, zobaczcie. Na 100% jest to naturalny skład, myślę, że to jest 100% albo merino z kaszmirem, albo bawełna z kaszmirem, coś przedelikatnego. I ma bardzo ładne takie lekko srebrne wykończenie. No
i tutaj zwykła taka stylizacja do szarych spodni, bo taki sweterek naprawdę, no, tutaj nie ma filozofii, to do wszystkiego w zasadzie pasuje i do jeansów, i właśnie do takich spodni garniturowych, i do jakiejś spódnicy, i do środka, i na zewnątrz. Nie ma żadnego problemu. Kamizelka jest z alpaki. To jest na pewno alpaka, na 100%. Bo to jest takie puszyste i lekkie jak piórko. I to jest wełna z takim jakby lekko błyszczącą nitką. Bardzo fajna kamizelka o świetnym kroju. Szczególnie do wysokiego stanu, czy jeansów, czy spodni jakiś, czy spódnicy. Jako taki blazerek na bluzkę. Może też być jako zwykły top. Zobaczcie, ja tam spróbowałam to wystylizować jako top po prostu. To jest mega leciutkie. I właśnie po prostu do spodni. Ale spokojnie można by też na cienką bluzeczkę, na jakiś jasny albo w tym samym kolorze ciuszek, bo super wyglądało. Śliczne to jest, wiecie co? Naprawdę jest śliczne i ta wełna jest jak nowa. Zobaczcie. Super rzecz, bardzo piękna. Kolor dobry dla mnie. I teraz coś w podobnym kolorze. Teraz będzie festiwal bluzek, słuchajcie. Ja się śmieję, ale naprawdę będzie to festiwal bluzek i będą jeszcze sukienki vintage na końcu, ale nie takie długie jak ostatnio. Słuchajcie, piękna bluzka. W ogóle mam dwie bluzki marki Sand z Kopenhagi. Super firma. Bardzo, bardzo, bardzo fajnej jakości rzeczy. Piękna bluzka z wiskozy, ale zobaczcie, no po prostu jest bajeczny kolor. Właściwie kolor jest bardzo podobny do koloru tej kamizelki. Można by zrobić sobie zestawik. Tak, tylko bluzka jest w większym rozmiarze niż na mnie. Ona jest bardziej coś między M a L, czy koło 40, myślę, że to jest rozmiar. 38, ale wiecie, skandynawskie wymiary, więc to będzie MKL-ka bardziej. No w każdym razie śliczna jak nowa bluzka w cudownym kolorze i w bardzo uniwersalnym, bardzo przyjemnym kroju. Takie bluzki tego typu, słuchajcie, one są dosyć takie sexy, bo one się tak leją i człowiek się czuje w tym tak, ja się w tym czuję tak luksusowo w tych materiałach. Tutaj jest taki rybs w środku jeszcze, nie wiem czy to widzicie, ale bardzo piękna, naprawdę bardzo piękna bluzka. Nie ma co, za duża na mnie, więc nie zostawiam. Druga bluzka marki Sand to jest jeansowa bluzka, piękna w stylu vintage, z przepięknym karczkiem i ona jest taka lekko taliowana, z zatrzaskami tymi takimi perłowymi, prześliczna rzecz, słuchajcie. Jest też na mnie o rozmiar za duża ta bluzka, to jest też emeczka bardziej. Authentic Glamour, pink label od marki Sand. Naprawdę super bluzka, ja ją wystylizowałam z paskiem i do spodni też takich właśnie tych o uniwersalnym kroju, żebyście zobaczyli potencjał tej bluzki. Można oczywiście samą nosić, bez żadnego paska. Można taką bluzkę też założyć jako takie narzutko, kurteczkę, po prostu na jakiś podkoszulek i do jeansów. A że teraz są trendy jeansowe, trendy denimowe, to będzie super, super na ten sezon ciuszek. Bardzo piękny, piękny jakościowy ciuch. Kolejna bluzka jeansowa. Tym razem to jest, słuchajcie, coś w rodzaju takiej koszuli z otwartym dekoltem tutaj. Może to być, słuchajcie, nawet wydaje mi się, że to jest damskie, takie około L-ka, XL-ka, ale może być też męskie. To jest na pewno vintage koszula jeansowa z takiego marmurkowego jeansu, ale zobaczcie, jaki fajny materiał. Naprawdę super, bardzo porządny, w ogóle nie zniszczony. Taki mięsisty materiał i to można nosić jako bluzę taką luźną, zamiast bluzy takiej, wiecie, sportowej, rozciągliwej. Albo też sobie właśnie wystylizować z paskiem. Ja bym to polecała raczej osobom M, od M do XL, bo na mnie ta bluza jest bardzo, bardzo dużo za duża. Ale jest naprawdę świetna, zobaczcie na ten kołnierzyk. Zwinęłam też rękawy, bo ona ma na tyle długie na mnie i szerokie rękawy, że źle wyglądały takie długie, więc w stylizacji macie tam zwinięte te rękawy. Super koszula, bardzo jakościowy materiał, przyjemny, taki zwarty i gładziutki. Tutaj jest znowu bluzka, komplet do spodni, które niedawno też znalazłam, które już są sprzedane, od H&M i Morris & Co. I to jest dokładnie ten sam wzór, wiskozowa bluzka, co te spodnie były. Piękna bluzka, wiecie co, też właśnie, to jest znowu ta bluzka, jak ją mierzyłam, to czułam się tak luksusowo, tak
tak seksownie, bo to tak opływa ciało. Nie wiem, no jest w tym coś takiego, że jak czy z paskiem, czy bez paska, bo zrobiłam tutaj, zawiązałam wstążkę w jednej, wstążkę czy pasek, już nie pamiętam, a w drugiej wersji, chyba to był ten pasek skórzany, wiązany taki na kokardę, a w drugiej wersji właśnie pasek od Marka Jacobsa i naprawdę piękne. No, jeszcze raz pokazuję z bliska ten materiał, bo jest naprawdę cudowny. Bardzo przyjemna rzecz. Bardzo fajna taka limitowana seria. Mnie się mega podoba ten materiał. No i jest naprawdę super miła w dotyku. To jest L-ka. Już Wam powiem dokładnie, może nawet bardziej... Nie, no na, nasze to taka L-ka. 38 spokojnie do L-ki, bo jest luźna. No i słuchajcie, zostały nam sukienki. Sukienki są bardzo ciekawe. Zacznę od takiej sukienki, która jest na mnie zupełnie za duża, więc musiałam ją sobie tak przytrzymywać do filmu, żeby Wam w ogóle pokazać krój. Taka sukienka w stylu trochę Y2K z jedwabiem. Wierzchnia część jest jedwabiem, ma bardzo ładnie zrobione detale. Taka sukienka typowo na upały, na lato, wręcz na plażę. W świetnym połączeniu kolorów, bardzo teraz modnym też połączeniu kolorów, takiego trochę biskupiego różu z lekkim pomarańczem i takiej czerwieni malinowej. Naprawdę śliczna kolorystyka i ma tutaj naszyte, oczywiście nie przyklejone, jak w jakiejś tam Shiinie, tylko naszyte cekiny, ramionczka regulowane, tylko ktoś je tutaj chyba przyszył sobie nitką, żeby się nie obsuwały, wiecie, ale można sobie odpuścić tą nitkę i regulować. Marka Creton i to jest 42. To jest rzeczywiście, słuchajcie, MKL-ka ta sukienka. Bo no, jak mówię, na mnie jest spora i podszewka jest, słuchajcie, z acetatu, czyli super, bo wiskozowa podszewka, a nie jakiś poliester, który się bez sensu pod jedwab będzie przyklejał do ciała, tylko fajna, przewiewna sukieneczka. Jeszcze dwie ciekawe sukienki. Ta jest z lat 60., słuchajcie, i jest szyta przez Krawcową. Już pokażę Wam, po czym poznałam, że lata 60., także zacznę od środka sukienki. Zobaczcie, tak się szyło. I tu mamy taki typowy dla tamtych czasów metalowy, malowany farbą zamek. Pokrywało się takie metalowe zamki farbą w kolorze, żeby to wyglądało ładnie, jak jest zapięte. Więc już przemysł, ale taki... Jeszcze nie było tych plastikowych kryjących zamki. No tak, jest to bardzo vintage sukienka, ale ma fajny krój. Na mnie jest za duża o rozmiar. Bardzo wygodna, super mięciutkiej koronki. Taka koronkowa, typowy krój lat 60. Ale bardzo piękny też kolor koronki i ona jest tutaj pod pachami tak jakby lekko odbarwiona na podszewce głównie, bo koronka się nie odbarwia, natomiast ta podszewka wiskozowa często się odbarwia w tych mocnych kolorach. No i tak też jest, od prania to się po prostu odbarwiło. Wiadomo, pod pachami jest ciepło i tak dalej, pocimy się, no i tutaj podszeweczka zafarbowana jest, natomiast, jak mówię, koronka spoko, piękna, piękna, stara sukienka, ale bez żadnych w zasadzie dziur ani niczego, naprawdę koronka delikatna się super uchowała, także to jest rozmiar M, słuchajcie, taka ciekawostka vintage. Ostatnia sukienka jest w stylu lat 80., jest bardzo fajna. Jest to nie moja długość, ona jest do kolan, ja ją tam Wam mierzę, jak ją troszeczkę sobie podłożyłam, podwinęłam, żeby była nieco krótsza, bo nie wyglądam najlepiej w tej długości, ale może niektórzy lubią do kolan, więc jej nie skracałam. Bawełniana sukienka w teraz bardzo modny wzór róż, bo w ogóle ostatnie sezony, ostatni sezon i teraz sezon róże, wzór róż, bardzo modne i ja tutaj poszłam za ciosem i dodałam perły. Ma bardzo, bardzo fajne te falbany, szczególnie dla osób, które by chciały albo ukryć trochę kształtów, albo dodać sobie właśnie kształtów. Z paskiem można ją nosić jak najbardziej. Ja właśnie dodałam perły, słuchajcie, i buciki takie odpowiednie do stylu oczywiście. No i można oczywiście też założyć narzutkę, żakiet, płaszczyk na to, żakiet nawet oversize'owy i zrobić z tego taką stylówę, stylu glamour. No i użyłam, słuchajcie, tutaj torebki
w jednej wersji, a w drugiej wersji takiego plecaczka, który też ma wzór róż na sobie, bo te róże różami poganiają i tak dalej w tych nowych trendach właśnie, że wszystko jest ten wzór z różami. No, bardzo urocza rzecz. Nie w moim stylu. Ja wam powiem, że ja bardzo, bardzo rzadko noszę wzory, rzadko noszę kwiaty też. Nie jestem przekonana, ale wiem, że są osoby, które kochają wzory kwiatowe. I to jest naprawdę mega urocze i bardzo ładnie zrobione. Ta sukienka ma też poduszki. Także moi drodzy, to na dzisiaj byłoby już tyle. Mam nadzieję, że się wam podobały moje pomysły. Piszcie, co się wam najbardziej podobało. To jest dla mnie zawsze ciekawe, co kto lubi. Jakie mielibyście może inne pomysły na stylówki z tymi rzeczami, na przykład z tym kombinezonem, z tą sukienką. Dowolne rzeczy. Słuchajcie, bardzo serdecznie was pozdrawiam, życzę wam dobrego końca tygodnia i cześć, do zobaczenia w niedzielę.